Witajcie ponownie w kolejnym odcinku Zwycięskiej Strategii, gdzie szczegółowo analizujemy mechanikę bohaterów oraz to głębiej różne strategie budowania postaci. Dziś zwrócimy swoją uwagę na bohaterze, który jest wielkim mitorem dla wielu graczy ze względu na swój krótki i charakterystyczny cytat rozpoznawalny niemalże w całej rozgrywce. Mowa oczywiście o Ramusie, osobliwym stworzeniu będącym według historii LOL prawdziwą zagadką. Ramus to niezwykle oryginalna postać, przypominająca czasami kolczastą kulę, zdolną do szybkiego przemieszczania się. Jako tank omawiana postać posiada zdolność do drużyny i przyciągania uwagi przeciwników. Jednakże dzięki swojej prędkości może także przejść do ofensywy, niespodziewanie atakując przeciwników z tyłu. Najważniejszą informacją, o której musisz pamiętać, jest aktywne wykorzystywanie zdolności Q, aby zwiększać mobilność bohatera na gankach, ucieczkach i wielu więcej. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia starcia i podstawowy element dostępnych kombinacji umiejętności. Trzeba jednak pamiętać, że umiejętność zostaje natychmiast anulowana, gdy uderzymy w żywą jednostkę na swojej drodze, dlatego najlepszym rozwiązaniem podczas pościgu jest wybieranie ścieżki omijającej wszelkie przeszkody. Podstawowe kombo Ramusa, tak jak wcześniej wspomniałem, zaczyna się od aktywacji kuli mocy, a gdy zbliżymy się do celu, aktywujemy zdolność prowokacji na wrogiem bohaterze. Dzięki temu przeciwnik zostanie spowolniony, zatrzymany na krótki okres, a także Ramus uzyska na krótki czas większą prędkość ataku. Na koniec wykorzystujemy zdolność W, zwiększając tym samym swoją wytrzymałość, odporność na magię oraz zadawane obrażenia. Ramus także w tym efekcie odbija obrażenia od podstawowych ataków wrogów, co czyni go jeszcze bardziej trwałym w walce. Pełne kombo postaci jest o wiele bardziej rozbudowane o użycie jego umiejętności specjalnej. Gdy naciskamy tak zwaną Rkę, Ramus wyskakuje wprost w powietrze i uderza w wybrany obszar, zadając obrażenia magiczne, spowalniając wrogów. Mechanika jest bardzo prosta. Im większą prędkość posiada Ramus, tym na większą odległość poleci ze swojej umiejętności specjalnej. Jeśli umiejętność zostanie użyta, gdy Ramus znajduje się na swoim Q, tak zwanej kuli mocy, wrogowie będący w pobliżu centrum Rki zostaną również podrzuceni. Natomiast bez użycia Q, Ramus tylko wyskoczy na dany obszar, spowajając Przeciwnika. Gdy wejdziemy już całkowicie w pole walki, pozostałe kroki kombo pozostają bez zmian. Najpierw skupiamy swoją uwagę na sobie, a następnie ulepszamy nasz aktualny pancerz oraz odporność. Pełne kombo bohatera można jeszcze bardziej urozmaicić, korzystając np. z dostępnego błysku, co pozwoli niespodziewanie atakować przeciwników lub szybko uciekać z niebezpiecznej sytuacji. Pełną instrukcję wykonuj zgodnie z przedstawionym filmem, a na pewno nigdy się nie pomylisz. Krótka teoria za nami, a teraz przyszedł czas na dogłębną analizę budowy postaci. Pierwszy zestaw skupia się na klasycznym podejściu, tworzący z naszego bohatera tzw. prawdziwy czołg. Drugi wybór to bardziej agresywna konfiguracja, skupiająca się na nieco tańszych przedmiotach, ale również i skutecznych. No i na sam koniec koreańska propozycja dla przywoływaczy, poszukujących prawdziwych wrażeń zbudowania niestandardowych zestawów. Rozpocznijmy naszą analizą od tradycyjnego ekwipunku, który umożliwia skuteczne wyeliminowanie przeciwnika i doskonale harmonizuje się z obecnymi trendami rozgrywki. Klasykiem na pierwszy przedmiot w obecnym sezonie jest kolczasta kolczuga. Gdy jesteś bezpośrednio celem ataku, zadajesz obrażenie atakującemu i nakładasz na niego efekt głębokich ran, osłabiając wszelką efektywność leczenia oraz regeneracji. Wszelkie odbijanie obrażeń przeciwnika wspomniale pomnaża się z umiejętnością W bohatera, o której mówiliśmy przed sekundą. Czasem zdarzają się nawet i takie sytuacje, gdzie wróg próbując nas zaskoczyć, zadaje sobie obrażenia, ostatecznie się eliminując. A Ramus, no cóż, pozostaje niewzruszony, mając jedynie niewielkie zarysowania. Następne w kolejności jest Jakso. Przedmiot ten doskonale nadaje się do długich staż przeciwnikami, głównie ze względu na zbierające się ładunki. W skrócie, im więcej posiadasz staków, tym więcej zyskujesz defensywny statystyk. Po osiągnięciu maksymalnej liczby ładunków przedmiot czerpie zdrowie od pobliskich wrogów. Dodatkowo efekt mityczny zwiększa pancerz i odporność na magię za każdy przedmiot, który idealnie wpasuje się w mechanikę Ramusa, gdzie najlepszą formą ataku jest tak zwana obrona. Kolejnym wyborem w tej konfiguracji jest zwyczajny sunfire. Wybiera się go ze względu na dodatkowy mnożnik pancerza oraz możliwość Zadawania stałych obrażeń obszarowych wokół Ramusa. Bezpośrednie unieruchomienie wrogów aktywuje płomienie tego przedmiotu, co może prowadzić do zdobywania darmowych azylów w walce oraz możliwość przywracania swojego procentowego zdrowia z runy triumf. Gdy Ramus jest już dobrze zaopatrzony w pancerz i odporność, warto rozważyć wzmocnienie procentowych mnożników mobilności. Przedmiot ten powinniśmy dobierać zawsze zgodnie z przeciwną kompozycją rywala, aby nam było po prostu łatwiej. Gdy w przeciwnej drużynie znajduje się o wiele więcej postaci AD, to Burdetmans Plate'a jest idealnym strzałem w dziesiątkę. W przypadku obecności wielu magów wroga, warto zastanowić się nad przedmiotami takimi jak Siła Natury lub Turbo Chemtank, które mogą okazać się o wiele lepszym rozwiązaniem. W ostatnich walkach, które często odbywają się drużynowo, warto rozważyć zakup gargulca. Item ten znacząco zwiększa obronę, gdy znajdujemy się w otoczeniu wielu wrogów, jednocześnie przyspieszając cooldown naszych umiejętności. Dodatkowo aktywacja przedmiotu zapewnia nam zanikającą tarczę, która przyda się idealnie w najważniejszych w chwilach potyczek drużynowych. Ta moto kompozycją przedmiotów Ramos jest nie tylko mobilny, super wytrzymały, ale także co chwila posiada swoje kluczowe umiejętności. Kolejna konfiguracja Ramusa różni się znacząco od poprzedniej, koncentrując swoją uwagę nie na długich wymianach, ale na szybkich eliminacjach przeciwników. Proces składania rozpoczynamy standardowo z zakupu kolczastej kolczugi, jest to pewnego rodzaju klasy, którego nie może zabraknąć na Ramusie. Natomiast dalszy przebieg jest już o wiele bardziej zróżnicowany. Zamiast wcześniej wspomnianego Yaksho składamy item o nazwie Event To może wywołać pytanie, po co to wszystko robić? Już tłumaczę. Po pierwsze, Evenshroud dostarcza bardzo podobne efekty i statystyki jak Yaksho, ale jest o wiele tańszy, bo aż o 900 złota, co znacznie przyspiesza proces składania całego buildu. Po drugie, efekt iskrzenia Evenshrouda jest natychmiastowy, nie opiera się na zdobywanych stakach jak Yaksho, co znacznie utracenia zdolność do tak zwanego one wybranego strzelca. Następny przedmiot oprócz bonusów dla naszej postaci zawiera także zdolność osłabienia przeciwnika. Mowa oczywiście o Abyssal Masku. Ten przedmiot zawiera efekt o nazwie zatracenie, który nakłada klątwę na pobliskich wrogich bohaterów, zmniejszając ich odporność na magię. Dodam taką ciekawostkę, że za każdego przeklętego wroga nasza postać uzyskuje dodatkową odporność na magię. Ostatnie dwa przedmioty kopiujemy bezpośrednio z poprzedniej konfiguracji, co czyni Remusa nie tylko niezwykle wytrzymałym oraz mobilnym, ale także potrafiącym osłabić przeciwników po natychmiastowym kontakcie. Tradycyjnie na zakończenie mam sugestię dla osób poszukujących nowych doznań stworzenia typowych zestawów. Mitycznym elementem jest Frostfire Gauntlet. Ten wybór w ma swoje uzasadnienie. Zachuje się wysoką wytrzymałością, oferuje znaczną ilość odporności w postaci, pasywne spowolnienie przeciwników w pobliżu oraz imponujący efekt mityczny, który przyczynia się do zwiększenia frustracji przeciwnika. Kolejnym zaskakującym wyborem nie jest tradycyjna kolczasta kolczuga, a Turbo Hemtank. Wybiera się go ze względu na dodatkową odporność, ale co najważniejsze zapewnia także prędkość ruchu, Podczas angażowania się w walkę. To idealnie współgra z nadchodzącymi gankami na alejach oraz walkami o kluczowe obiekty, się postawienia na każdym, kto stanie nam na drodze. Na trzecim miejscu w naszym eku umieszczamy także Abyss Salmaska, ze względu na zdolność nakładania efektu krątwy, o którym wspominałem już wcześniej. Gdy posiadamy już znaczną ilość odporności i mnożnik prędkości ruchu, naszą siłę należy powiększyć poprzez ołmen randuina. Przedmiot ten wzmacnia naszą postać o dodatkowe punkty pancerza, jak i zdrowia, lecz także zawiera efekty zmniejszenia otrzymanych obrażeń fizycznych oraz krytycznych posiadaczowi przedmiotu. Bezpośrednie użycie powoduje pobliskie spowolnienie wszystkich dookoła. Świetnie działa to z wyłapywaniem wroga, który prześcignie absolutnie każdy. Wybór końcowego elementu to oczywiście kwestia dyskusyjna, uzależniona od wielu okoliczności. Niemniej jednak ogólną strategią jest albo zakup Frozenherta, albo zakup Gargulca, by dodać sobie samemu dodatkowe warstwy obrony. Ponadto omawiane przykłady dostarczają nam jeszcze skrócony czas odnowienia umiejętności, co w kluczowych momentach walki może być naprawdę istotne. To na tyle, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Jeśli masz znajomego, który chce nauczyć się grać Ramusem, proszę udostępnij mu ten materiał. Mile widziana subskrypcja na kanale, a także komentarz z kolejną propozycją postaci. Do zobaczenia!